Zdarza się często, że ostatnio miałem taki przypadek, że ludzie przychodzą do mnie, którzy chodzą do kościoła, mówią różaniec, jeżdżą po miejscach świętych i chodzą codziennie do kościoła i są opętani. Jak to jest? I słuchajcie, niektórzy do mnie mówią, to jest niemożliwe, księże. Jeżeli ktoś chodzi do kościoła, ktoś mówi różaniec, jeżeli ktoś chodzi do spowiedzi, jak może być opętany? Diabeł nie może tam być, a jest. No miałem takich i mam w tej chwili nad taką sprawą pracuję. Jak może być człowiek opętany, siedząc takim, będąc tak zwanym religijnym człowiekiem? Takie pytanie kiedyś przeczytałem i wiecie co? Jeden z egzorcystów odpowiedział mi na to. Kiedy miał taki przypadek, kiedy też kobieta bardzo pobożna, tak się wydawało, chodziła do kościoła, chodziła tak i też była opętana. I w pewnym momencie szatan powiedział takie słowa. Egzorcysta mu zapowiedział, dziękuję, dlaczego tam jesteś? Dlaczego ta kobieta jest na mszy? Dlaczego ta kobieta modli się, odprawiona jest Eucharystia i ty to wytrzymujesz? Przecież powinna być manifestacja, powinieneś wrzeszczeć. A wiecie co powiedział? To jest ważne. Ja nie mogę mu wierzyć. A on powiedział, wiecie dlaczego? Bo tylko 3 osoby wierzyły w Kościele. Dlatego mogłeś siedzieć w tych ludziach, bo na mszy świętej tylko 3 osoby wierzyły, a resztę tylko było tam na mszy. Czy to nie jest prawda? Dla mnie to było porażające. Pytanie było, czy ksiądz był w tych trójce. Kto były te 3 osoby? Nie wiem. Ale to mi odpowiedziało, przykład tego księdza, który to powiedział, odpowiedział na pytanie. To nie jest, że ja zjem, wypiję kielich krwi pańskiej i zjem ileś Eucharystii. Ja bym to przytrzymał, ale nie przytrzymam mojej wiary. Dlaczego w miejscach na przykład wielkich, gdzie na przykład są charyzmatycy, gdzie odprawiane są wielkie jakieś modlitwy, prawda? Są manifestacje złego, ludzie padają, krzyczą, nie wytrzymują. Nie dlatego, że ksiądz jest jakimś charyzmatykiem wielkim, czy jakimś wielkim guru. To nie o to chodzi. Czy prowadzący. Dlatego, bo tam jest 500 ludzi, którzy wierzą. Tam nie jest 3 osoby w kościele parafialnym. Tam jest 500 ludzi, którzy wierzą. I ten diabeł tej wiary, dlatego jest tyle manifestacji na tych wielkich zgromadzeniach, na różnych konferencjach i różnych charyzmatycznych. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, ale dla mnie to jest porażające. Tylko 3 osoby tam wierzą. Dlatego ja sobie spokojnie siedzę. I dlatego ja mam te przypadki również. Diabeł mówi tak, zdarza się, że podczas egzorcyzmów mówi, oddawajcie mi cześć, ja jestem Bogiem, ja jestem Wszechmogący, wzywajcie mnie. Wzywajcie mnie. Wiecie, jakie to jest niebezpieczne? Dzisiaj się śmieją ludzie, że paktów nie ma. Co? Paktów nie ma? Tacy robią pakt z diabłem. Młodzi ludzie robią pakt z diabłem. Studenci robią, biznesmeni robią pakt z diabłem. Oczywiście największym paktem podpisanie jest cygrafu. I też się to dzieje. Ale ile ludzi ja miałem, którzy nie mogliśmy dojść. No co się stało, że ten szatan wszedł? Już mnie nerwy brały i ja mówię, Panie Jezu, Duch Święty, no daj mi jakieś światło. No dlaczego ta osoba, bo dopóki nie dojdę do tego, to ja mogę sobie tam rycy odmawiać i nic. I ja mówię, dlaczego tak jest? No i nagle się okazało, że ona była dziewczyną, tam miała jakieś niepowodzenie, prosiła o te sprawy, tam swoje młodzieńcze i nagle powiedziała, Panie Boże, jak Ty mnie nie chcesz wysłuchać, to diabła poproszę. Te jedno zdanie wystarczyło, żeby on do niej wszedł. Słuchajcie, my sobie nie zdajemy sprawy. To ja diabła poproszę, żeby egzaminy zdać, żeby mieć dobry biznes, żeby, no wszystko. Ludzie proszą, nie bądźcie naiwni, bo ludzie proszą. Czasami powiedzą, jak się to mówi, palną coś głupiego. Ale to palnięcie wystarczy, żeby otworzyć kluczek z tamtej strony. I w tym momencie następuje tragedia. Wzywajcie mnie, tak mówi szatan. I broń Boże, nigdy w życiu nie proś go o nic. To, co zawsze ja mówię, poprosisz, pamiętaj, że on przyjdzie z rachunkiem. Nic nie ma u niego za darmo. Pan Bóg ci da za darmo, z miłości. Szatan ci nie da nic za darmo. Przyjdzie rachunek za 2 lata, za 5 lat, zobaczysz, jak będziesz skakać. I dlatego ci ludzie, którzy sobie igrają i mówią, taki fajny kumpel, diabeł, nie? Tyle fajnych rzeczy się dzieje z nim. On jest naprawdę super, on mi daje. Słuchajcie, co? I to jest naprawdę armia ludzi, którzy proszą diabła o pomoc. Świadomie lub nieświadomie. Nigdy go nie wzywajcie. Tak samo kuszenie. Pamiętacie, jak było na górze ten
Dam ci to, dam ci to. Oddaj mi pokłon. Jedną rzecz diabeł chciał. Uklęknij przed nim. Przyznaj, że on jest twoim panem. On tego chce. Chce od każdego z nas. Ja też nie jestem wolny. Wszyscy jesteśmy, jedziemy na tym samym wózku. Dlatego nigdy w życiu nie paktujcie, nie proście i nie mówcie nawet w głupich żartach. Nawet jak ktoś powie, jego diabli wezmą. Ile ludzi mówi, prawda? Jego diabli wezmą. I wezmą. Po to rzucisz klątwę, a to jest inna już sprawa, prawda? Bóg Ojciec, czasami kiedy kiedy już dochodzi do konkretnej walki z szatanem, ja mówię, musisz się upokorzyć przed Bogiem. Ty się musisz upokorzyć. On tego nie znosi. I czasami do 2-3 godzin jest to, żeby on powiedział chwała Ojcu i Synowi. Słuchajcie, to tam się dzieje, nie mam nagrań przy sobie, ale co tam się dzieje, żeby on powiedział chwała Ojcu i Synowi. Jakie tam bluzgi lecą. I w tym momencie, jak powiesz chwała Ojcu i Synowi, musisz wyjść, nie? On po prostu nie chce upokorzyć się przed Bogiem. Ostatnio miałem taką kobietę, 20 lat, w New Age, czarownica. Wszystko, co tylko sobie możecie wyobrazić, była wplątana. No i zrobiłem rozpoznanie i wszystko, i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy zaczęła, jeszcze jak była ze mną, powiedzmy, w kontakcie, zanim ją zupełnie nie wzięło i ten ją zupełnie nie omotał, mówię, musisz wyrzec się odpowiednich duchów. I ty wiecie, że ona nie mogła wypowiedzieć Jezus. I to po angielsku ona mówiła, I renounce the spirit of, in the name of... To nie było. Ja siedziałem 6 godzin. Tak ją diabeł, żeby ona nie powiedziała Jezus. Nie? No szatan nie może tego wypowiedzieć. To jest jego nie do przejścia przez gardło. Jeżeli on to powie, to on już wie, że jest pokonany. Kiedy mówi się o czci należnej jedynemu prawdziwemu Bogu, odpowiedź demona jest zawsze gwałtowna, pełna wściekłości, pychy i zarozumiałości. Nigdy, przenigdy. Nigdy nie powiem tego, prawda? To ja jestem Bogiem. Rozejrzyj się dookoła, popatrz, jak wszyscy idą za mną, jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać. To jest ważne. Jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać. To nie to, co ja potrzebuję, co on nam daje. To jak ci, co chodzą po domach. Ja ci przyniosłem garki albo jakieś komputery. Ja chcę ci to dać. Oni szukają tego, co ja chcę im dać. Słuchajcie, nad tym jednym zdaniem można się zastanawiać, zrobić rekolekcję, prawda? Jakiś cały prawdy wykład. On nam proponuje, a my w swojej głupocie, naiwności, my to kupujemy. I my mówimy, że jest fajnie, że to jest trendy, że wszyscy tak robią, bo przecież mówili, to jest napisane na internecie, bo ktoś to wymyślił, ja nie mogę. On nam to daje, my to kupujemy. I w tym momencie następuje dramat. Nie dajcie sobie wcisnąć kitu, bo w ten czas jest naprawdę, naprawdę dramat. Jak wszyscy szukają tego, co chcę im dać. Innym razem, kiedy powiedziałem mu, nie ma innego Boga, jest tylko Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Mój Bóg jest także twoim Bogiem, odparł. Moim Bogiem jest władza, którą mam nad ludźmi. Moim Bogiem jest władza, którą mam nad ludźmi. Następna rzecz, którą sobie trzeba pomyśleć. I ma władzę. I mówi dalej, praktycznie rzecz biorąc wyznał, że uważa się za Boga ludzi, którzy są daleko od prawdziwego Boga i żyją w grzechu. Jeżeli żyjesz w grzechu, jesteś po jego stronie. Tak mówi Pismo Święte, tak mówi święty Jan Wianej. Jakbyście sobie czytali te jego kazania, tam, jak ja bym przeczytał jego kazanie u siebie, to pewno mnie biskup zwolnił, że jestem za bardzo radykalny, że ja straszę ludzi. A ty był święty Jan Wianej. Ale do tegośmy doprowadzili w Kościele, że dzisiaj o tym nie można mówić. Nie wolno straszyć ludzi w Kościele, nie wolno mówić dzieciom na pierwszej komunii, że jest diabełek. I to dojdzie pewno tutaj, że to będą prawa człowieka, bo tak sobie Europa tego żąda. A on mówi, że uważa się za Boga ludzi, którzy są daleko od Boga i żyją w grzechu. Grzech jest tym, co go wabi. Grzech jest tym, co go wabi. Dlatego nie wolno sobie tego lekceważyć. Ludzie, którzy żyją w grzechu. Nie tylko człowiek jest opętany. Grupy ludzi są opętane. Grupy ludzi są opętanych. Sprawa muzyki, cyberprzestrzeni. Przecież jest 2 miliony stron pornograficznych. Kiedyś, jak opowiadał pan Leszek Przeżdokowicz i inni ludzie, jak to działa, co jest za kulisami, jak te strony są przeklęte, żebyś wpadł w sidła. To nie są tylko zwykłe strony internetowe. I wszyscy w to wpadają. Od was po młodych, po starych, wszyscy. Nie ma wolnych. No ale dzisiaj potem są media, potem są
spowiedzi świętokradzkie. To o tym będę jutro powiem przy okazji, bo to jest bardzo ważne. Zatajenie rzeczy, niepowiedzenie prawdy. Ja wam powiem, gdzie diabeł siedzi w szczegółach. On się śmieje z was. On się z was wszystkich śmieje. Ja też tym kiedyś byłem. Ja też to samo robiłem i wiem, co on potrafi. Ale dzisiaj mi się oczy otwierają. Także on ma władzę. Jeżeli trwasz w grzechu, on ma nad tobą władzę. Niezależnie, czy ja mam koloratkę, czy ja mam piuskę, czy ja mam cokolwiek na głowie, czy jestem dyrektorem, czy ja jestem chłopem Maurony, nie wiem. Wszyscy macie władzę, jeżeli żyjesz w zakłamaniu i żyjesz w grzechu.